Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się ponownie w grze Hollow Knight. Więc tak, dzisiaj po raz kolejny wyzywamy tego tutaj oponenta na pojedynek. Co jak tylko muszę pomyśleć sobie sterowanie, dobra. Jak zwykle po korzystaniu z Nintendo Switcha mam problemy z tym i tak. A jak ta walka wyglądała? Dobra, ona się teleportuje często. Z tego co jest nawet po każdym naszym ataku. I tak, musimy unikać tych duchów, które tutaj wywołuje. Jednocześnie uderzając ją naszymi atakami. Okej, dobra. No, powiedzcie mi, jak tutaj nie dostawać obrażeń. Po prostu nie da się tam nie dostawać, jak... No, o właśnie, o czymś takim mówię. Tylko się uniknie jednego i już drugie leci. Dobra. I no, sam wpadłem w to. No, ale niestety tak. Taki urok tego wszystkiego i... Znowu nie siadłem na ławce, no, no nieźle. Powinienem być mądrzejszy, już w końcu zrobić. Dobra, mniejsza. I przy okazji też tym razem, jak siądę na ławce, będę musiał też zmienić właśnie. Jak to się nazywa? Zresztą ten Grimpath. Może łatwiej byłoby od. PlayStation? W sumie bardzo możliwe. Tak. Nie sądzę, właśnie wracając jeszcze, muszę zmienić chyba jeszcze też efekty tych czarmów, które noszę. Wydaje mi się, że jednak. Większy zasięg ataku może być tutaj jeszcze przydatny, ale mniejsza. A co my tu mamy? Long nail? A nie, a mamy już maksymalny zasięg ataków. Okej. Okay. Więc co, tego się spodziewałem. No, dobra. Mniejsza z tym, co mówiłem. Jak zwykle się rozproszyłem i tyle. I póki co, zobaczmy w ogóle, jak to jest na mapie. PlayStation jest tutaj. Dobra, czyli do Fog Canyon, tylko musimy pójść. No i niestety całą trasę w górę. To może być delikatnie problematyczne. Ze względu na to, że takie są tutaj te całe meduzy wybuchowe, mniej lub bardziej. Które biją podwójnie, no jasne. Ale tak, mniejsza z tym po prostu jest taka sytuacja, cek. Tam będziemy już blisko bardzo tego miejsca, w którym padliśmy. Usiądziemy tam na kolejnej ławeczce. I kolejne ewentualne próby będą już właśnie przez to znacznie łatwiejsze, bo tak. Będziemy prawie że na miejscu. Póki co. Okej. Okay. Ciekawa sprawa, nie wystrzeliła we mnie ta meduza. Więc dobra. Bardzo dobrze. Okej, ta meduza, tutaj się skryjemy. Okej, okay. Wniosek następny, przechodzi przez teren. No niedobrze. Myślałem, że chociaż tyle jest tutaj sprawiedliwości, ale nie. Oczywiście, że nie. No cóż. Nie chciałem przechodzić. Ale dobra, mniejsza z tym. Widać, że... Co? Od razu wybuchło. Okej. Okay. Nawet nie wiedziałem, że są takie jakieś odmiany, które może od razu wybuchają. Ale na przyszłość będę wiedział, więc tak. Naprawdę lepiej chyba tych dużych nie ruszać. No, chyba, że ostatecznie będzie jakaś forma odporności na wybuchy. Tak. Powiedziałem nie ruszać, po czym znowu ruszyłem. A ja coś zaraz padnę. Na całe szczęście nie idziemy już na bossa, tylko jedynie co idziemy właśnie... do ławeczki, która jest blisko tego bossa. Ale okej, okay. To jeszcze nie koniec. Nie, dobra, koniec. Jesteśmy już na miejscu. Więc tak, bossu jest oczywiście tam kawałek dalej. Ale zanim on to, musimy tylko dojść właśnie do ławeczki. I może pobić też ponownie tych wszystkich stworów. Bo jak
Zapewne pamiętacie, gotówki potrzebujemy bardzo dużo. Zwłaszcza, że ktoś nas po prostu okradł z przypinki, a teraz każe sobie zapłacić nie wiadomo jak wiele. Będziemy 9 tysięcy za to, żeby dać nam coś. Żeby nie było, no okej, okay, może to być opłacalne, chociaż szczerze wątpię. Luta przypinki, która zwiększa właśnie przychody w zamian za 9, za to, żeby dostać się za 9 tysięcy, wydaje mi się trochę nie w porządku, a nawet bardzo nie w porządku, ale dobra. Hollow Knight, ta gra wie najlepiej, co ma robić, tak jak twórcy jej kazałem. Więc dobra, nie będę może jeszcze tego roztrząsał. Po prostu idźmy. A, jeszcze tutaj tak, tak zapomniałem o trzecim. Okej, okay, super, ta, trochę gotóweczki, jej. 63. Bogactwo po prostu. Wielkie bogactwo. Chociaż nie wiem, tak na poważnie to jest nic. Ale spokojnie, może. Może, jeśli cokolwiek uda się tu osiągnąć, to zarobimy wystarczająco dużo, żeby coś sobie kupić i zrekompensować tą ostatnią utratę. Że dobra. Zrekompensować utratę. Jestem głupi, bo w sumie. Dając życie, mogę tą szpinkę odzyskać, kupując ją z powrotem od tego gościa tamtego, czyli tego chyba Legiter się nazywał, czy jakoś tak? Oczywiście musiałem dostać obrażenia, bo jakby inaczej. I dobra, teraz przy okazji jeszcze pokażę wam coś, czego też się dowiedziałem. Jeśli się uderzę tym, to od razu rozpoczyna się walka. Bez okresu czekania. Więc tak, tak ciekawa sprawa. Okej. Dobra, na spokojnie. Tak jak to też mnie nauczył Mortal Shell. Nie ma co się śpieszyć. I dobra. W sumie Dark Souls też powinien tego nauczyć, ale w przypadku Dark Soulsów to jakoś tak się nie wyszło. Dobra, na spokojnie. W sumie może by się przydało jeszcze to coś, co... O nie, dobra, już nawet nie pamiętam, co ja chciałem powiedzieć. No, to już jest lekka przesada. Widzicie co? Nie, to jest naprawdę przesada. Ale dobra. Na szczęście tym razem jestem tyle mądry, że się tutaj przysiadłem. Będzie szybko. Chociaż może warto byłoby wziąć inne przepinki w takim wypadku, a nie tylko się upierać, że mam mieć zasięg ataku. Okej. Okay. I nie ukrywam, może warto byłoby to rozważyć, ale... No, oczywiście otrzymywanie obrażeń mają ulubione zajęcie. Mówiąc szczerze, zasięg ataku wydaje mi się być o tyle bezpieczny, że mogę szybciej ją trafić. I łatwiej, przez co też szybciej walka się skończy. Chociaż ta prawdopodobnie najlepszą opcją na obecny moment byłoby najprościej w świecie odpuścić i przyjść tu kiedy indziej, jak będziemy mieli jakieś, no nie wiem, jeszcze lepsze po prostu przypinki, więcej tych przypinków czy coś, ale mniejsza z tym. Ciekawa sprawa w ogóle z tym, że on zaczyna robić też różne te triki. Dobra, tak, 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 dobra, starczy tego. Ciekawe, to zawsze trafia idealnie, tak żeby na mnie wpaść. Więc tak, no po prostu... Ech. Na spokojnie, ulecz chociaż to o to jedno. I tak, dobra. Nie chciałem aż tak zaszarżować, ale dobra. Okej, okay, tutaj. Dobra. Okej. Okay. Tak w sumie to no... Szczerze mówiąc, nawet nie okej, okay, ale wiadomo o co chodzi. Dobra. No, no nie. I już się zacznie panika. Nie, wiecie co, nie, jeszcze raz nie, ja muszę tutaj przyjść z innymi przypinkami. Coś innego, to co tutaj mam, nie ma sensu. Kosztuje 3, to kosztuje 2, to 1. Do widzenia z tym. Mam 4 wolne.
Aha. I gdzie jest? Może... Spell Twister kosztuje 2. No dobra, to... Nie, Soul Catchera też nie mogę, nie szanę z Soul'a. Musi gdzieś coś być. Coś takiego, wiesz, co bym mógł brać. Dobra, Grabsong. Dużo mniejszy zasięg ataku, ale mam nadzieję, że obrażenia chociaż będą o tyle większe, żeby powiedzmy wykompensować. Dobra, nie wiem po co to w ogóle sprawdzam. I tak, jeśli będę w stanie ubijać teraz wrogów jednym uderzeniem, to może nie będzie aż tak źle, w sensie będę w stanie to przeżyć. A przez wrogów mam na myśli tych tutaj właśnie. Tylko ten skoczek. Tak, dobra. Ulepszenie, jakiekolwiek by nie było, jest... No... zadowalające. Teraz tylko czy to też ubijemy jednym? No tak, jednym ciosem. Dobra. Taka zmiana może będzie w takim razie na dobre. Oczywiście, będę się teraz też jeszcze przywyknąć do tego, że mamy znacznie mniejszy zasięg ataku. Okej, nawet jego mamy teraz na 2, nie na 3. Dobra. Pokaż, co potrafisz. Jednym ciosie ucieka? Czyli co, jakiś próg obrażeń i już zadajemy od razu jednym ciosem? Po prostu miałem takiego pecha. I ona mi uciekała po każdym ciosie. Nie, nie, ostrożniej. Wylecz się. Nie ma co się śpieszyć. Nie ma co się śpieszyć, Gwiazdy Kluczu. No ale okej, dobra. Tylko z tym nie ma co się śpieszyć, to znaczy też... Mądrzej to rozgrywaj. Nie takie... Po prostu na hamak. I prostaka. Wpadaj w każde drogie ataki. Dobra, damy radę. Musimy. Musimy dać radę. Okej. Gdzie ona w ogóle jest? Czy się przeteleportowała? Okropna walka. Okropna. Ile tu tego? Nie za dużo. Dobra, wylecz się, kiedy tylko masz okazję. Dobrze, coś co by... Nie wiem, przyspieszyło na mi skoki. O ile takie coś jest w ogóle możliwe. Czy dałby mi właśnie większy skok. Momentami mi się tak wydaje, że to jest jedyny sposób na to, żeby tutaj nie dostać obrażeń, tak jakiś... Nie wiem. Skoku podwójnej długości, czy... Coś. Okej, dobra, mamy to. Nie wiem, ile prób łącznie było, nawet już tego nie chcę liczyć, ale udało się. Jedno po jednym. Ich oczy w końcu się zamknęły. Poczułam to. Ciepło... Ciepły zastój spadający na nas. Wybacz, że byłam przerażona tobą. Zawsze nas chroniłaś, nie, trudno powiedzieć. Nawet kiedy nie byliśmy w stanie cię zobaczyć. Weź nas tam, proszę. Do miejsca, w którym światło nie może nas nawiedzać. Miejsca bez snów, proszę. Okej. Okej. Jest jeszcze coś? Raz wycięta z kamienia. I teraz nie mogę nic z tym zrobić, dobra. Ale nadal mogę jeszcze tutaj pozwiedzać, bo coś czuję, że nie wszystko jeszcze tutaj sprawdziliśmy. Prawda, nie jest to najmądrzejsze, żeby zwiedzać mając przy sobie Fragile Strength, jak zapewne. Niektórzy z was mogą kojarzyć, jeśli coś jest Fragile, tutaj to oznacza to mniej więcej tyle, co rozpada się po śmierci. A na obecny moment nie jestem w stanie sobie pozwolić na odkupienie tego przypinka, więc ja... No dobra, tu byliśmy chyba ostatnio. Chociaż nie jestem pewien. Byliśmy tu przecież.
Ja jestem głupi. Może takich rzeczy w ogóle nie pamiętam. Dobra. Teraz tutaj coś tam było? Na tej stronie w ogóle? Nie, chyba tylko taka pułapka. No cóż, czyli... No niestety tu już niczego więcej nie ma. Ale dobra, jakoś to w sobie poradzimy. I... Cie, w tym momencie w sumie czy jest jeszcze takiego wartego uwagi, co bym chciał tutaj zrobić? Chyba nic, w tym miejscu przynajmniej. Więc tak, teraz kiedy już w sumie nie za bardzo nie pamiętam, co jeszcze jest do zrobienia, warto by było może skupić się na ostatniej rzeczy, o której pamiętam. Czyli tak, inaczej mówiąc, idziemy do stacji. Ze stacji do stacji w Forgotten Crossroads. Forgotten Crossroads, natomiast idziemy do sprzedawczyni przepinek i obok ich chałupy jest przejście tej lokacji, gdzie w ogóle tą ciemę spotkaliśmy. Nie. Dobra, udało się uniknąć, na całe szczęście. I właśnie tak, w tym miejscu, tam u tej ćmy, ona pokazała przejście, gdzie mieli 100 esencji czy coś, ja tu mam 400, więc... No, przydałoby się tam może zawrócić, chociaż raz na chwilę. Więc tak, dobra. I proszę, żeby tu już był koniec. Na szczęście tak, to już koniec kanionu. Więc super, hurra i w ogóle jej. A, to jest tutaj, czy tam niżej? Nie, niżej był stag. Tam wyżej niestety niczego nie ma. Poza tym dziwnym stworem z długą szyją, który gada o smacznych grzybach. Dobra, mniejsza. A, bierzemy to co zawsze, czyli Gathering Swarma. I Mark of Pride'a. I cześć, stag! Proszę do zapomnianych rozdroży. Czy tam skrzyżowań? No, ja wolę mówić rozdroży. Dobra. Mamy co, więc siadamy, tak, super. I muszę teraz iść na czuję, bo oczywiście nie mam miejsca. I tak, jesteśmy tutaj, czyli w dół i potem prosto. Dobra. Jakoś tam dotrzem, będzie dobrze. Mhm. Cześć. I tak, ponownie. No, wybaczcie to. Ponownie muszę tutaj teraz z dwoma czasami. Nie jest to wielki problem, ale tak. Trochę szkoda. Liczymy też. A zresztą na co ja mogę liczyć, przecież wiem, jak sytuacja tutaj wygląda. Ale dla takiego zasięgu ataków to warto poświęcić to jeden cios. Dobra, jesteśmy. Ławeczka oczywiście też. I sklep z przypinkami. Aha. Więcej będę mógł wykupić już ostatnie. Okej, okay, dobra, fajne. A brakuje mi niestety jeszcze trochę kaszki. Więc tak, jak tam tylko będziemy mieli okazję, to wtedy po prostu to zrobię. A póki co w ten sposób szybko wracamy tu. Potem szybko, nie, wyżej. O, za nisko pewnie. Nie, dobra, jesteśmy, dobra. Niebieskim jeziorze, z którego bardzo łatwo dostać się już do właśnie tego miejsca, o którym mówiłem. Ale zanim coś, to tak, to są wrogowie, którzy dużo to nie dają, ale jakkolwiek dają i to się liczy. Naprawdę? A, trudno się mówi. Kto żyje? Nawet nie ubiłem z nich wszystkich. Chociaż nie ukrywam, fajnie byłoby ich ubić, bo wiecie, dodatkowe właśnie te parę geo, chyba tak to się nazywało, mniejsza zresztą. Ale póki co tak, po prostu idziemy do tej lokacji. Niestety za bardzo nie powiem, jak ona się nazywa, ani nic, bo nie pamiętam. I teraz tak, do ćmy jest do góry i w boki tam dotrzemy. I wiecie co, w sumie fajnie byłoby dzisiaj może nawet pozwiedzać jakoś tak dokładniej. A, do góry. Tędy tutaj chyba. Chyba tak. Według mapy przynajmniej. I teraz tam. I... Tak, to jest miejsce, które nas w sumie uwięziło wcześniej. I stąd idziemy tu i powinniśmy być na miejscu. Dobra. Jesteśmy i przy okazji, ta, wiem, że tu jest taki trzęsący się, a to prawdopodobnie oznacza tylko tyle, co to, że tam da się ten mój energetyczny upadek zrobić, bym miał energię. To pozwoliłoby znowu ten, jak to się nazywa.
Nie pozwoliło właśnie ponownie sobie zrobić to wszystko. Tutaj był stag. Ja go ominąłem jak idiota, musiałem przez to kupować mapę tam, na miejscu. Okej, dobra. Albo sense. Co chciałem, coś jeszcze chciałem mówić, ale... Dobra, mniejsze, już się pogubiłem w swoich własnych tekstach. Pogadajmy po prostu z nią i tyle. Ah, dzierżący, powróciłeś. Pozwól mi zobaczyć. Gwóźdź snów. Zebrałem się już do esencji. Szybka robota. Że te sprawy przychodzą ci naturalnie, czyż nie? Nic dziwnego, że śniący chcieli zakopać cię w tym starym śnie. Być może ich przerażasz. Lub może przez to, że są więźniami sami w sobie, chcą oni towarzystwa? W każdym wypadku masz jeszcze długą robotę przed sobą, czy długą drogę przed sobą. Weź ten stary upominek jako zachęcenie ode mnie i powróć, kiedy masz 200 esencji. O, Holnestil, i 200 esencji już mamy, więc... A, twój gwóźdź znów ma ponad 200 esencji. Udowadniasz swój talent jego kolekcją. Widziałeś te wielkie drzwi na zewnątrz? Moje plemię zamknęło je bardzo dawno i zabroniło otwierać. Ale z tego, co jestem w stanie wywnioskować, jestem ostatnim żyjącym członkiem mojego plemienia. A to oznacza, że nie muszę czuć się źle, łamiąc tabu. Jako dowód mojej wiary w ciebie, otworzę drzwi. Okej, drzwi są otwarte i możesz wejść do... Ale to chyba coś na zasadzie zagajnika. Za nimi. Posłuchaj dokładnie. W tamtym miejscu, a może nawet... Słuchaj uważnie, w tamtym miejscu może nawet usłyszysz zawodzenie robaków, które już dawno odeszły. Więc masz 300 esencji. Tak, jestem w stanie zauważyć sny tego starego królestwa, jak się do ciebie przyciągają, coś tego typu. Dobra, nie jestem w stanie tego przetłumaczyć. Bardzo pokrzepiające. Na pewno uczyniłeś moją pracę tutaj dużo bardziej ekscytującą. Bycie opiekunem tego miejsca nie było zbyt stymulujące. Nie powinnam jednak narzekać. Zajmowanie się grobami i przewodzenie dzierżącemu. Wszystko w formie pokuty za stare grzechy. Niektóre rzeczy muszą być po prostu zachowane w balansie. Weź ten pominek jako twoją... jako za twoją po prostu pracę i powiedz, gdy będziesz miał 500 esencji. Pale-or? Serio? Pale-or? O, okej, fajnie, ale potrzebujemy dwóch i tak 500. Okej. Ja powinien to chyba klikać, ale to mogli być informacje z tego, co na szybko zobaczyłem o tym po prostu... o tych właśnie grobach i tak. Jeszcze 75. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie, może nawet co będziemy. Ale póki co idziemy tutaj, bo to jest takie miejsce, które się otworzyło. I... zagajnik duchów, coś tego typu. Fajna muzyka i w ogóle, a tutaj co jest? Robaki w tym miejscu są pod moją opieką, czym pod moją strażą. Zachowuj... jak to się nazywa? Traktuj z szacunkiem i będziesz mógł zostać. Lecz podniesiesz swój gwóźdź i będziesz musiał się zmierzyć ze mną. Okej. Kup moje ciasteczka, one są takie pyszne. Okej. Uważaj na swój własny umysł, maleńki. Wypaczone umysły. Rodzą mroczne uczynki, a mój był bardziej spaczony niż innych.
Wydawało mi się, że to będzie mój koniec. Jednak odnalazłem to miejsce, a z nim jakiś rodzaj spokoju. Okej, czy to są takie po prostu miejsca do rozmawiania. Uracze miejsce. I tak, wydaje mi się, że byłbym w stanie tutaj może nawet uderzyć ich tym wszystkim, żeby zdobywać esencję, bo jak wiadomo, z takich duchów możemy zbierać, ale nie chcę. Ciekawe są strasznie ich nazwy. Kiedyś innym pomagałem. Byli do mnie przynoszeni chorzy i umierający. Jaką różnicę to robiło? Że zwycięstwo przeciwko śmierci będzie tymczasowe. Smutne słowa, ale tak. Nie obawiaj się, mała kreaturo. Mimo to, że... jak to się nazywa? Wściekłość pełna przemocy opętała mnie jakiś czas temu. Opętała mnie... Spokojne powietrze tego miejsca wydaje się ją trzymać z daleka. Okej. Okej, to też coś jest, ale najpierw pójdźmy tutaj. Jesteś wojownikiem, maleństwo? Dziwnym wojownikiem jest ten, kto stoi silny pośród wielkiego sztormu. Okej. Kiedyś miałem obsesję mocy, ale mój czas w tym miejscu usunął ją ze mnie. Coś najłatwiej tak powiedzieć. Głupkiem byłem, że w ogóle kiedyś pragnąłem takich rzeczy. Dobra, a ty jesteś w ogóle swoją drogą? Jest coś. Okej. Dobra, no w sumie jest woda spadła, zawsze trzeba szukać sekretów. I co to konkretnie? Kingside'u. Okej. Znaczy to mniej więcej tyle co gotówka. A ja lubię gotówkę, więc tak. It's true. I co? Możemy iść dalej. Zwiedzać to miejsce. A proszę, to trochę podobny do Cornifera. Zawsze jesteśmy zostawiani z przypomnieniami o błędach, które popełniliśmy. Jednak nie pozwól, żeby twoje błędy cię ciążyły. Niech jednak służą jako punkt naprowadzający, którędy nie iść. Okej, taki ciekawy tekst. I kolejny, bo upadł cielony ma broni. Obawiając się moje gwoździe, mały podróżniku. Noszę ze sobą jedynie 3. Dużo mniej niż legendy mogą sugerować. Nadal. Każdy jest ostrzejszy niż poprzedni. I tak potrzebowałbym tylko jednego, by cię rozciąć. Trzeba cię pokonać. Okej. Okay. A jakaś taka ćma. Podziwiasz moje wspaniałe oznaczenia? Jestem wyjątkowym gatunkiem, z tego co widzisz. Jednak nie widziałam podobnego do mnie od długiego czasu. Okej. Chyba tam jakichś sekretarzy chyba nie ma. Więc możemy iść dalej. I w ogóle... najpierw tutaj. Najpierw tam, nie, wiecie co, najpierw tam. Tak, bo tu już nic więcej nie ma, więc jest dobry wybór. Cieszysz się swoim czasem w tym miejscu. Zaoferuję ci poradę. Jako, że dotarłeś tutaj, jest to raczej dosyć oczywiste, że dosyć dobrze radzisz sobie z nawigacją przez nasz świat i jego problemy. Jest naprawdę imponujący, jak na taką małą rzecz. Ja byłem kiedyś kimś na kształt wojowniczki. Jednak miałbym opór, by walczyć przeciwko tobie. Okej, że można z nim więcej gadać, ale nie wiem, czy jest sens. I tak, tutaj jeszcze. Oni nadal.
No, w ogóle patrzę, ma podobną głowę, tylko do tych inaczej. Też taki płaszcz. Nie bój się mojej gnijącej formy. Mimo, że moje ciało odpada i zmienia się moje wnętrze pozostaje takie samo. Okej, okay. Pogadam więcej, jak mówiłem, nie chcę mieć trochę. Wszystkie problemy życia mogą być rozwiązane miażdżącą siłą. Dosyć prosta mantra i zawsze żyłem zgodnie z nią. Jeśli byś nie był taki wyścisty, poradziłbym ci tak samo. Poradziłbym ci iść w moje ślady, ale okej. Okay. Kolejny. Nie oceniaj mi przez wygląd. Mimo tego, że jestem dosyć mały. Wsiadam mrocz w tą duszę i tendencję do przejścia w Berserk podczas bitwy. Jakie nawiązanie. Dark Souls i jeszcze Berserk, czyli manga, na której się wzorowali twórcy Dark Soulsów dosyć. Jeśli chodzi o wygląd, ciężko mi powiedzieć, co ma to sugerować, chociaż sposób trzymania jest dosyć podobny do tego, co jest w Dark Soulsach, ale tak, dobra. Ciekawe, jeśli to było nawiązanie, to nieźle, a jeśli nie, to no, zauważam, co jeszcze nie istnieje. Nie wiem, co to za czacharka, ale ogólnie... Tak. Czy wyruszasz w świat? Dołączyłbym do ciebie, ale było tak dawno. Wydaje mi się, że straciłbym swoją głowę. I taka super, bo w sumie stracił głowę. Okej. Okay. Uważaj! Mam... kwasowy dotyk, nie chciałbym, żebyś się sparzył. To jest system ochronny mojego gatunku. Ale też dosyć spory problem, jeśli chodzi o spotkanie innych. Spotkam się ponownie niedługo, czy do zobaczenia niebawem. Powiedziała. Jednak to było dosyć dawno. Zastanawiam się, gdzie ona poszła. Coraz więcej tego, ale wiecie co? Już powinienem kończyć odcinek. Dobra. Podróżnik. Byłem w wielu miejscach. I zrobiłem wiele rzeczy. Ale wydaje mi się, że przegonisz mnie w tym bardzo daleko. Dosyć dawno przestałem podróżować przez jaskinię Hollow Nest. I wydaje mi się, że są teraz dużo bardziej niebezpieczne niż podczas moich podróży. Ale z twoim... ty jesteś takim jakby starczającym powietrzem, czy to podzielnym powietrzem, jestem pewien, że sobie poradzisz. Powodzenia, to jest rozległy świat tutaj. Dobra. Przybyłem z bardzo daleka, by dotrzeć do tego miejsca. Mimo tego, że moja skorupa może wydawać się obca, pod spodem jestem robakiem takim jak i ty. Okej. I kolejny sekret. Drzewko. Okej. Ej. Dobra. W takim wypadku, powiem szczerze, że powinienem kończyć, ale... Zbieram jeszcze drzewko przed końcem wszystkiego. Więc dobra, no... Odcinek taki wydaje się dużo spokojniejszy, pomimo tego, jaki początek był burzliwy z moimi nieudanymi starciami. Jestem tak, jak tam było takie przejście, to może też coś się tak nie. Stwierdziłeś to, co wcześniej stwierdziłem, czyli że nie ma niczego. I tak, aha. Nie spadaj. Oczywiście. Oczywiście, że musiałem spaść. W szczególności jak nie chciałem spać, ale dobra. Damy radę. Dobra. A tutaj jest nadal. Jakby sugerowali, udać się w to miejsce. Trudno to sprawdzić, bo może tu jakieś są. Nie, na szczęście nie. Więc tak, dobra. Idziemy nadal dalej przed siebie, zwiedzając świat i... Mam nadzieję, że na ten moment będziemy już przy końcu wszystkiego.
A tutaj już byliśmy? Tak, to już tutaj. Wow. Okej, czyli jeszcze tam trzeba teraz dojść i powinno być. No niestety to będzie za mało, żeby zadowolić ćmę, która rządza teraz 500, ale... Może nie będzie aż tak źle, jak się wydaje. I uwaga, żeby to był koniec. Tak. Koniec. Więc cóż, wiem, że drzewko ma jakiś tam opis, swoje gadanie czy coś, ale... W tym momencie jednak... Zakończysz odcinek, więc tak, idziemy do ławeczki i staga, bo standardowo. Zgodnie z prastarą tradycją moją, odcinek musi być zakończony na ławeczce. Wiem, że nie zawsze się udawało, ale niech będzie. A więc tak. Powiem szczerze, że jestem zadowolony z wyniku. Nie zrobiliśmy zbyt dużo, ale może w następnym epizodzie się uda. I tak, jeśli chodzi o moje plany na następne odcinki, zdecydowanie musimy pozwiedzać te wszystkie miejsca, w których byliśmy jeszcze. Nie pozbieraliśmy tych wszystkich drzewek i tak dalej. Przykładowo tutaj, nie jestem pewien, czy zebrałem, czy nie. Ale tak, teraz na pewno będzie mój główny cel. Ewentualnie fajnie byłoby jeszcze może... Nie wiem, co jeszcze zrobić. A, tutaj ten mroczny obszar sprawdzić, tak, to na pewno. I... Dobra, w sumie widzę, gdzie są drzewka, których nie zrobiliśmy, bo tak, jak się okazuje, to te niezrobione są na liście. Więc dobra, po prostu to będzie mój następny cel, którym zajmiemy się oczywiście za tydzień, a póki co dziękuję bardzo za uwagę, no i to by było na tyle, więc trzymajcie się i hej, hej!